turnieju zajęła druga drużyna promotora Zabrze. Przedstawiciele sponsorów wręczają nagrody dla promotora 2 za miejsce 6. Miejsce 5. Drużyna Śląska Wrocław. Zapraszamy do nas kapitana klubu ze stolicy Dolnego Śląska. Miejsce 4 w kategorii wiekowej 2004 zajęła drużyna promotora Zabrze. Pierwsza drużyna promotora. Notabene miała tyle samo punktów, co drużyna, która zajęła miejsce 3. Jednak tam zadecydował wynik bezpośredniego spotkania. A tą drużyną, która zajęła miejsce 3, dzięki faktowi, że bezpośrednio wygrała z promotorem, jest drużyna Ruchu Chorzów. Ruch Chorzów miejsce 3 w kategorii wiekowej 2004. Raz jeszcze pan Bartłomiej Bober, naczelnik Wydziału Promocji, a także sportu naszego miasta, wręcza nagrodę za miejsce 3. Miejsce 2. W kategorii wiekowej 2004 zajęła Resowia. Zastępca prezydenta miasta Zabrze, pan Jan Pawluk, wręczy nagrodę kapitanowi drużyny. I szanowni państwo, pan prezydent już wręcza medale, a my przychodzimy do miejsca 1. Triumfatorem turnieju organizowanego, turnieju mikołajkowego organizowanego z okazji 15-lecia promotora Zabrze została drużyna Rowu Rybni. Pan Jan Wolka w imieniu wicewojewoda Andrzeja Pilota wręczy ufundowaną przez niego nagrodę, puchar, medale. Zapraszamy jeszcze do pomocy dwóch, trzech zawodników, albowiem są również przygotowane nagrody rzeczowe z PZPN-u. Torebki z prezentami, z upominkami, które wręczy młodym zawodnikom Jarosław Tkoczy, członek sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski, dzięki której tyle wspaniałych chwil tej jesieni przeżyliśmy. Ja tu przy... Ja tu... Ja tu... Ja tu... Ja tu...